będą średnio, tak? Że udowadniają, dlaczego na przykład nieruchomości nie mogą spaść na cenie. No, mogą spaść. Właśnie ty to powiedziałeś, patrząc troszeczkę z innej perspektywy, bo ciężko pracujemy na produkcjach, na magazynach, a tam sobie u góry w biurach kawkę piją. Ta ludność ukraińska do nas wjeżdżała, ale też dużo osób wracało na Ukrainę. Nawet z tymi dotacjami, które dostały od rządu te osoby i te dotacje nie były zabierane. Konsumpcja została ograniczona. Ludzie przestali kupować tak dużo, tak? Zaczęli liczyć pieniążki, które mają w portfelach. Słyszymy, że będzie akademik za złotówkę. Tak? Wczoraj słyszałem w RMF FM Kosiniak-Kamysz taką informację przekazał, obiecywał, że Tusk też mówił przed wyborami, że 600 zł do najmu. No to ceny do góry. I to, co mówiłem u Ciebie niecały rok temu, że jednak rynek przechodzi w stronę najmu, już mamy tak napompowane ceny. Nie, naprawdę bardzo mocno się te pensje zrównały, a pracodawca nie ma z czego dać teraz do tym pracownikom biurowym, skoro tam musi takie wielkie podwyżki robić na produkcji. Coś, za co chyba trzeba byłoby mi zapłacić, ale powiem. Słuchaj, prosta rzecz. Nie trzeba nawet niczego kupować. Wchodzimy na inwestycje. Tak, bo dużo ludzi chce na nas zarobić i też właśnie jest bardzo ciężko wybrać, kto właśnie może nas oszukać, kto daje wiedzę, kto jest prawdziwym mentorem, a kto wiesz. Można na rynku nieruchomości zarobić bardzo duże pieniądze, nie mając kapitału w ogóle, nie? Ale nawet nie mając i go pożyczając, tylko nie mając i nie pożyczając. Spadać i nie warto, a drugie, które mogą spadać i warto się zainteresować. Jakie są koszty i opłaty związane z gotowcami inwestycyjnymi? Polacy, czy bo też ostatnio mówili, że dużo Ukraińców kupuje Białorusinów, nie nasz kapitał. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Michał Cal, założyciel marki Totem Dom, ale też osoba, która zna się naprawdę na nieruchomościach i właśnie dlatego chciałem dzisiaj porozmawiać. Widzieliśmy się bardzo długo temu, więc no, dużo się zmieniło na tym rynku nieruchomości. Cieszę się, że jesteś, bo mamy o czym rozmawiać. No, witam Cię Łukasz, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję Cię Tobie za po raz kolejny zaproszenie mnie. Już tak naprawdę po raz trzeci do Twojego kanału. No i mam nadzieję, że odpowiem dzisiaj na Twoje pytania. No i wiesz, jest ich bardzo dużo. Zacznijmy, nie tracąc czasu. Pierwsze to jest właśnie ta zmiana rządu, która jest za nami. Były wybory, wielu się cieszy, ale czy my się mamy cieszyć, jeśli chodzi o rynek nieruchomości? Co zmieni ta zmiana rządu, jeśli chodzi o rynek nieruchomości? Wiesz co, wydaje mi się, że dużo się zmieni, ale niekoniecznie w sferze tak naprawdę gospodarki. A może nawet jeśli w sferze gospodarki się zmieni, to w nieruchomościach, no jakby ten trend już jest wyznaczony i on będzie utrzymywany, tak? Bo zauważmy, że to, co poprzedni rząd dał, to nowy zabierać nie zamierza. Co najwyżej będzie dodawał nowej grupie, tak? Która na nie głosowała. Więc tamtym osobom przestanie dawać, a zacznie dawać nowym, ale zabierać nie będzie. Nie? Więc teraz do jakiego punktu dobrnęliśmy z poprzednim rządem? No, był kryzys po wybuchu wojny, jakby no, to jest nieuniknione, że na tych nieruchomościach kryzys był, natomiast on nie był taki duży, jak się wielu osobom spodziewało. Tak? Było bardzo dużo głosów, że nieruchomości spadną. YouTuberów dużo mówiło, że nieruchomości spadną o 50% w dół. Faktycznie był powiew takiej grozy. Ja nie będę teraz grywał kozaka, a ja wiedziałem, że będzie lepiej, bo wcale tak nie było i też się stresowałem. Natomiast faktycznie dużo wskazywało za tym, że będzie szło do góry. Myślę, że z jednym takich największych, jakby moim zdaniem, prowzrostowych czynników było to, że po prostu jest duży deficyt mieszkań w Polsce i de facto ich po prostu brakuje. Po wybuchu wojny też bardzo dużo ludzi do nas napłynęło, tak, z Ukrainy. Czyli tak naprawdę no, zwiększyła się ludność Polski z dnia na dzień, można powiedzieć. Nie? I te osoby musiały gdzieś mieszkać. Spowodowało to wzrosty cen najmu w zeszłym roku. W tym roku mieliśmy znowuż kryzys na najmie, wynikający trochę z czegoś innego, bo już ta atmosfera tam, do tej atmosfery wojennej się wszyscy przyzwyczailiśmy. Ta ludność ukraińska do nas wjeżdżała, ale też dużo osób wracało na Ukrainę. Nawet z tymi dotacjami, które dostały od rządu te osoby i te dotacje nie były zabierane. Te osoby mogły na jakiś czas sobie wrócić, na 3-4 miesiące, a dalej pieniądze do nich trafiały. Nie? Więc to było tak, że nie do końca osobom tu się opłacało siedzieć, skoro mogą sobie wrócić, tam sobie posiedzieć, na terenach wcale nie zagrożonych. Za nasze pieniądze. A cały czas na przykład pieniądze dostawać. Nie? Więc to się uspokoiło, a firmy polskie no, były w kryzysie. Sprzedaż poprzez wysoką inflację została, no może nie ograniczona, tylko jakby konsumpcja została ograniczona. Ludzie przestali kupować tak dużo, tak? Zaczęli liczyć pieniążki, które mają w portfelach, więc fabryki przestały produkować, sprzedaż, czy przestały, no zmniejszyły produkcję, zmniejszyły sprzedaż
I już od stycznia tego roku nie było takiego dużego zatrudnienia. I na rynku najmu było czuć problemy jednak, że szczególnie na rynku pracowniczym, że mieszkania są no, niepowynajmowane. A to wynikało z tego, że firmy zrobiły cięcia. Od stycznia po prostu tak było tak. Nowy plan budżetowy, ciach, nie zatrudniamy. Nie? No i tylko było czekać tak naprawdę wzrostu cen mieszkań poprzez prezenty takie przedwyborcze, obietnice. Ja nie wiedziałem, że one będą aż tak duże. Natomiast myślę, że półtora roku temu miałem taki wywiad z Ronaldem Szczepankiewiczem, zresztą ty tutaj pomogłeś nam się wtedy spotkać. No i właśnie wtedy poruszyłem taki temat, że według mnie jednak no nie zgadzam się z Ronaldem, że te ceny spadną, jednak wzrosną i duże prawdopodobieństwo oprócz tej ograniczonej podaży, że ich jest mało, będzie to, że będą te prezenty, że będzie przed, tylko jakby czekają, żeby nie wydać ich za wcześnie, tylko tuż przed. No i tak się stało, natomiast no, przeszło to moje oczekiwania. Tak? No, ten kredyt spowodował ilość zapytań w lipcu, wniosków o kredyty wzrosła o 300%. Rekord przed wojną to był wzrost o 100%. A tu mieliśmy o 300% w jeden miesiąc. Nie? Więc to było po prostu coś, co niesamowicie pchnęło też klientów gotówkowych. Jak zobaczyli, że co się dzieje, że jest sygnał prowzrostowy, no to ruszyli na zakupy. Mieszkania strasznie wzrosły. I teraz mamy zmianę władzy. I co nowa władza robi? No dużo rzeczy według mnie się zmieni. Tak, no nie wiem, zmieni się tolerancja w Polsce, zmieni się szkolnictwo, zmieni się właśnie może już stop dawania tym najbiedniejszym. Tak, natomiast troszeczkę przesunie się pomoc ku studentom, ku osobom pracującym, tak? Ale dalej będą jednak dawać, tak? Słyszymy, że będzie akademik za złotówkę, tak? Wczoraj słyszałem w RMF FM Kosiniak-Kamysz taką informację przekazał, obiecywał, że takie coś da. No ale skąd te akademiki? Przecież ich nie ma, nie ma ich tyle wybudowanych. No to sam powiedział, że uczelnia powinna wynajmować teraz mieszkania, a to będzie dotowane i będzie student miał za złotówkę akademik. No to ceny najmu do góry. Tusk też mówił przed wyborami, że 600 zł do najmu. No to ceny do góry. I najmu, a jak najmu, no to i mieszkań, bo ludziom będzie się bardziej opłacało kupować inwestycyjnie mieszkania, więc ich cena też będzie szła do góry. Więc przed nami teraz dobry czas na kupowanie i sprzedawanie mieszkań, ale moim zdaniem tylko jeszcze przez chwilkę, bo to, co mówiłem u Ciebie niecały rok temu, że jednak rynek przechodzi w stronę najmu, już mamy tak napompowane ceny, że już te pieniądze z kupowania przesuwają się coraz bardziej na najem i widzimy, że nowy rząd nowe pomysły już ma takie, żeby dotować nie kupowania, a jednak też dotować wynajmowania. Bo już wiedzą, że te ceny tak daleko odlatują, że do społeczeństwa nie stać. No dużo jest takich wniosków, że zarobki rosną. Przecież średnia zarobków w Polsce rośnie. No głównie rośnie przez to, że rośnie najniższa krajowa. To też moim zdaniem nie jest to klient, który będzie kupował nie wiadomo jak długo mieszkania, to raczej jest klient, który będzie wynajmował, który będzie jednak wynajmował. Nie? Albo już posiada tam w spadku, albo będzie wynajmował. Nie? Więc no, dobry czas przede wszystkim dla inwestorów z dużą gotówką, co widzimy na rynku, jak jest duży wypływ teraz na rynek gotówki w celu zakupienia nieruchomości w celach długoterminowych, już nie takich spekulacyjnych, tylko to jest ten moment, gdzie inwestorzy on może nie jest lepszy od tego czasu, który był rok temu albo dwa lata temu. Tamten czas był jeszcze lepszy, bo był jeszcze taniej. Tylko to już jest taki ostatni trochę dzwonek. Tak? Bo jak już ceny napuchną przez te wszystkie prowzrostowe prezenty, najpierw PiS-u, teraz nowego rządu, no to stopa zwrotu dla nowego gracza, który będzie chciał kupić za 3-4 lata mieszkanie, poprzez te ceny wygórowane najmu już będzie niska, to już będzie 4-3% być może, tak? A nie tak jak teraz mówimy, narzekamy, że jest 6-7. No to zobaczymy, co będzie za 4 lata, jak takie duże tempo wzrostu cen będzie. Nie? Po 20% mamy wzrostu cen przez parę miesięcy teraz, po 20% średnio. No trochę odpowiedziałeś, jak wygląda obecna sytuacja na rynku nieruchomości, no ale chciałem właśnie Ciebie zapytać, bo nasze te pierwsze własne mieszkanie, wielu z nas marzy i każdy chce jeszcze mieć swoje, jesteśmy z tego pokolenia właśnie, które marzy o tych mieszkaniach, ale jest nas coraz mniej i czy to jest tak, że nasze dzieci już nie będą posiadały mieszkania i to jest taki moment, kiedy po prostu, no nie wiem, też zmienia się historia, że to są ostatki, gdzie posiadamy mieszkanie i je kupujemy. No ci, co teraz nakupują tych mieszkań, to ich dzieci będą miały te mieszkania, nie? A ci, co nie kupią, tylko będzie takie przekazanie, że radź sobie sam w życiu, no to te dzieci no, będą miały już trudno. No, mój tata kupił, jakby nawet nie kupił, tylko mama mu kupiła, ale te ceny mieszkań były, czy tam dom akurat dostał zakupiony, ale był bardzo jakby tania ta nieruchomość była, tak? Dzisiaj ja już nie mogłem sobie po prostu kupić za gotówkę, tak? Na początku swojej drogi musiałem wziąć kredyt.
A kolejne pokolenie już nie będzie mogło wziąć kredytu, tylko będzie musiało wynająć, bo już ten kredyt nie będzie sięgał wartości, zdolność kredytowa nie będzie jakby zaspokajała tej potrzeby przynajmniej tych dużych mieszkań, 3-4 pokojowych. Jak już mamy rodzinę, chcemy mieć dzieci, to być może już nas nie będzie na to stać jako społeczeństwa, tak, takiego średniej klasy. Zauważmy też, że co się dzieje z średnią klasą. Być może teraz ten nowy rząd to trochę zmieni, ale ten poprzedni, no to jakby zrównał klasę tą najniższą, najmniej zarabiającą z klasą średnią, czyli tamci ludzie dostali prezenty, dlatego tak lubili ten rząd, no bo ciężko pracujemy na produkcjach, na magazynach, a tam sobie u góry w biurach kawkę piją i zarabiają więcej i to było jakby zaspokojenie tej potrzeby i jakby danie tym osobom, co okazało się wyborczo dobrym ruchem przez te 8 lat, tak, bo mieli dosyć wysokie poparcie. A teraz drugie osoby mówią, ej, po co ja studiowałem, tak? Po co ja to robiłem, po co takie stresy teraz noszę, po co słucham dyrektora, jak zarabiam tyle samo, co osoba na produkcji. Nie, naprawdę bardzo mocno się te pensje zrównały, a pracodawca nie ma z czego dać teraz do tym pracownikom biurowym, skoro tam musi takie wielkie podwyżki robić na produkcji, a zaznaczmy, że jednocześnie mamy kryzys gospodarczy, bo w kryzysie gospodarczym, pomimo tego, że ceny nieruchomości rosną, bo pieniądze z kredytów tam wpadają i bogaci ludzie teraz się uruchamiają z kapitałem, no to jakby nie ma poprawy w gospodarce, w firmach, jakby sprzedaż w firmach, które handlują, nie wiem, butami, czym tamkolwiek, no to jest jednak w takim poziomie trochę średnim, nie? Było dużo, dużo lepiej przed wojną, nie? Polska się jednak rozwijała. No jak cię słucham, no to niestety to nie jest pozytywne, że będziemy wynajmowanych, ale tak jak mówisz, chyba ten pociąg odjeżdża, no ale z drugiej strony widzowie zawsze piszą i teraz też napisali przed wywiadem, że no dobra, ale jak to jest, bo przecież jak może być, że tak szybko i tak horrendalnie te ceny wzrosły, a z drugiej strony właśnie się mówi, że jest ujemny przyrost naturalny, rodzi się mniej Polaków niż było, budujemy cały czas, ale przecież wielu chce opuścić nasz kraj, wyjeżdża, opuszcza ten kraj w miastach, na wsiach małych, szczególnie się widzi już dziadki i dzieci, czy młode osoby nie chcą tam mieszkać, uciekają też, migracja jest do dużych aglomeracji i dlaczego mieszkania nie miałyby tanieć, przynajmniej czy tak myślisz, że będzie, że może być, że nie wiem, małe miasta się będą wyludniały i będzie tam bardzo tanio, bo nikt nie będzie chciał mieszkać. Ja tak trochę patrzę, jak jadę na wieś gdzieś tam w koło moich rodzinnych stron, no to tam naprawdę na wsiach to sami starzy ludzie mieszkają. Nie? No to są dwa błędy myślowe, tak? Pierwszy błąd myślowy jest taki, że jakby bierzemy te wszystkie argumenty, o których ty mówisz, one są ok, no bo rozumiemy, no faktycznie dobrze facet mówi, ale nie bierzemy sobie punktu odniesienia. Mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy deficyt mieszkań, brakowało mieszkań względem ilości osób. Nagle przyjeżdżają ludzie z Ukrainy do nas, a deweloperzy mają zaciśnięty pas, nie sprzedają się stare produkty, więc przestają budować nowe. Więc jakby z małej podaży robimy jeszcze mniejszą, jednocześnie zwiększa nam się ludność i jednocześnie dajemy prezenty, które podbijają ceny mieszkań. To jest pierwszy błąd myślowy. A drugi błąd myślowy to jest taki, że osoby, które nawet ostatnio jestem zaniepokojony, bo słyszę takie głosy u osób, tu nazwiskami nie będę rzucał, ale u osób, które się niby znają na nieruchomościach i nawet szkolą osoby od nieruchomości, traktują nieruchomości jako jedną masę, że nieruchomości pójdą do góry, nieruchomości pójdą w dół, albo będą średnio, tak, że udowadniają, dlaczego na przykład nieruchomości nie mogą spaść na cenie. No, mogą spaść, właśnie ty to powiedziałeś, patrząc troszeczkę z innej perspektywy, że może w tym samym czasie kawalerka na rynku pierwotnym przy Starym Mieście, na przykład w Poznaniu, czy gdzieś tam we Wrocławiu, czy w Krakowie rosnąć bardzo szybko na wartości. Nawet to może się wykonać wzrost w kilka lat o 100%, tak? Na przykład 2-3 lata może być o 100% wzrost, albo nawet nie zdziwię się, jak będzie jeszcze szybciej. Natomiast w tym samym czasie, no, na wioskach, tam gdzie się nic nie dzieje, nie będzie rozwoju i tak dalej, no, może być stagnacja, albo nawet spadek ceny, tak? Więc jakby nie możemy nieruchomości brać jako jedną masę, tylko gdzie indziej będą one w różny sposób się zachowywały. Tak samo o tej stopie zwrotu. No ostatnio taki słyszałem taką treść właśnie od jednej z takich osób, że stopa zwrotu nie może spaść do 3%, bo ceny nieruchomości musiałyby wzrosnąć o 100%. Tak? Żeby o połowę zmniejszyć stopę zwrotu, to ceny nieruchomości muszą o 100% wzrosnąć. No jasne, nie wzrosną. Średnia cena nieruchomości w Polsce nie wzrośnie o 100%. Ale te wybrane produkty, które właśnie są wybrane przez inwestorów, takich długoterminowych, co mają po 10, po 20, po 30 mieszkań pokupowanych. A co to jest, jakbyś mógł powiedzieć? Jakie są najbardziej dzisiaj takie pożądane dla inwestorów mieszkania? Tak naprawdę kawalerki na rynku pierwotnym, ale w najlepszych lokalizacjach, a jeszcze lepsze, tylko jeszcze mniej dostępne, to są mieszkania dwupokojowe, ale w takim metrażu prawie kawalerki. Czyli takie 32, ale już drugie pokoje, już jest drugi pokój, albo taka strefa sypialniana, nie? No to jeszcze lepiej śmiga, nie? I jakby też przesunęły się oczekiwania
inwestorów długoterminowych. Kiedyś bardzo, jeszcze niedawno kiedyś, tak mówię, bo to były stare czasy, powiedzmy tam gdzieś rok temu, półtora roku temu, to było odczuwane, że inwestor oczekuje jak największej stopy zwrotu. Jak najwięcej, żeby zarobić na nieruchomości. I te stopy zwrotu wtedy wydawały im się małe, tak? 6-7% na kawalerce, po co mi to, tak? No to zróbmy coś, żeby było 9-10. To kupmy właśnie kwatery pracownicze, ja się tym dosyć mocno zajmowałem, mikrokawalerki i tak dalej, nie? I to były produkty, które generowały duże stopy zwrotu. Natomiast taki produkt, no, jest tylko dla inwestora. I nie jest takim towarem też płynnym, tak płynnym jak kawalerka. Po wybuchu wojny oczekiwania mocno się zmieniły, tak? Ja chcę zabezpieczyć swój kapitał, który zarobiłem, nie wiem, bo mam jakąś fabrykę, mam jakiś biznes, w IT pracuję, tak? Nazarabiałem się. No, chcę sobie kupić nieruchomości, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby zabezpieczyć ten mój majątek, żeby on nie spadł właśnie na wartości. I jakby ten najem, same zyski z najmu i ta stopa zwrotu z najmu trochę zeszła na drugi plan. I bardziej inwestorzy chcą zabezpieczyć się na kawalerkach troszeczkę tak jak na złocie, jak na monecie złotej. Po prostu kupuję i mam i tyle, tak? Ten trend jakby coraz mocniej jest teraz widoczny. Druga rzecz. Potrafią liczyć. Skoro już teraz po takich prezentach, a jednocześnie mamy cały czas, wspomnę, kryzys, po takich prezentach w niektórych miastach po 18, po 20% wzrosły ceny nieruchomości, no to faktycznie jest szansa, że te wzrosty będą dalej jeszcze szły w ciągu tam paru lat, może to sięgnąć nawet 80 czy 100%, tak? Na tych produktach konkretnych, nie mówię o ogólnie nieruchomości. No to w takim wypadku tam są olbrzymie zyski kapitałowe, nie z najmu, ale kapitałowe. I w tym samym czasie, jak będziemy w produkcie w czteropaku, czteropak to jest mieszkanie podzielone na cztery małe kawalerki, pata deweloperka taka, która świetnie daje kasę co miesiąc, no ona nie będzie rosła na wartości tak jak ta kawalerka. I tu walczymy o stopę zwrotu między 6% a 10% i ktoś woli 10%, a nie 6%, a w tym samym czasie tam ktoś ma 6%, ale wzrost wartości ma o wiele większy wartości nieruchomości. Nie? No to, czyli z twojej perspektywy dzisiaj to rzeczywiście jakbyśmy się mieli pochylić i też się jak zajmujesz, to najlepiej byłoby kupić takie mieszkania, właśnie kawalerki i dwupokojowe, tak, w bardzo dobrych lokalizacjach. To, czyli nie martwimy się przerabianiem na dwa pokoje. Nie. To, co dwa lata temu ludzi za bardzo nie interesowało w Polsce, bo była taka atmosfera, że nieruchomości idą w nieskończoność, będą rosły. Teraz już ludzie są nauczeni, już się boją, że znowu coś się wydarzy, już przewidują. Ja nie mówię, że jest źle mieć takie produkty inwestycyjnie, tak? Bo ja wiem, że są ludzie, którzy mówią, pato deweloperka, kwatery pracownicze to zło. No trudno, ja jestem inwestorem, ja troszeczkę to inaczej patrzę, więc nie będę tutaj robił dobrej miny do złej gry. Jeśli chodzi o stopę zwrotu, to dobrze takie produkty mieć w swoim portfelu inwestycyjnym. Ale dla równowagi, albo nawet w przewadze, szczególnie w dzisiejszych czasach, warto faktycznie, dlaczego w dzisiejszych czasach? Nie ze strachu, tylko właśnie z tego powodu, że te ceny będą rosły do pewnych poziomów, a później mogą się zatrzymać, tak jak mamy już w bardziej rozwiniętych krajach. Dobiły do jakiegoś poziomu te ceny, stopy zwrotu z najmu spadają do 3%, one już dalej za bardzo nie chcą rosnąć tak dynamicznie. Jakby już, wiesz, paliwo w gwieździe się wyczerpało i koniec, już dalej nie jedziemy, więc dobrze jest teraz kupić, żeby złapać ten ruch wzrostowy. Nawet jak ktoś prywatnie kupuje i widzi, że jest ciężko mu kupić prywatnie na ten kredyt albo za gotówkę, uważa, że powinien kupić, bo przed nami teraz wzrosty cen i on na tym po prostu krótko mówiąc zarobi. A jak teraz się zdecyduje na najem, to będzie płacił taką ratę jakby, tylko nie na kredyt, tylko będzie płacił za najem. Będzie rosła, bo będą prezenty do najmu. Może będzie mu nawet trochę łatwiej, bo dostanie te prezenty, no ale za chwilę te prezenty no, nie będą być może wieczne, a nawet inaczej, będą wieczne. Tylko ile znaczy 500 plus kiedyś dane? Kiedyś te 500 plus dla tej osoby coś znaczyło, a dzisiaj nic nie znaczy, bo to jest tak mały pieniądz i tak samo będzie z prezentem, tak, do najmu. On nie zostanie, plus, ale to będzie... on nie zostanie zabrany, tylko on straci na wartości. Na przykład ten prezent i będzie już nic nie warto. No dobra, ale jakbym chciał wtedy zapytać w drugą stronę, co byś polecił widzom, jakie mieszkania, domy mogą spadać, ale może też z jednej strony spadać i one mogą spadać i nie warto, a drugie, które mogą spadać i warto się zainteresować. Znaczy, wiesz co, no jak spadną, no to ogólnie zacznie być trend jakiś spadkowy, bo coś by się wydarzyło, co nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale na przykład, nie wiem, domy te lata 90., bo nawet te certyfikaty trzeba będzie bardzo mocno ocieplać, nie będzie stać ludzi. One są drogie w ogrzewaniu, mają stare okna, albo jakieś właśnie opustoszałe przedmieścia, jakichś małych miasteczek, małe miasteczka, czy coś takiego. No nie robiłbym tego, bo po co? No, chcemy złapać różnicę w cenie między zakupem a, nie wiem, czasem przyszłym. No to angażujemy kapitał w te nieruchomości, które będą miały największe tempo wzrostu cen. Po prostu, bo taki mamy teraz czas.
a później będziemy się cieszyć, jak on już napuchnął na wartości, zyskami z najmu. Mhm. Wyobraźmy sobie nawet dwie rzeczy, że mamy taki, teraz taką kwaterę pracowniczą czy czteropak do wyboru, to co jeszcze niedawno tym handlowałem i mam to i dalej jakby z tego się cieszę, ani jednego mieszkania nie oddałem, ja sam mam kupione takie produkty dla siebie. Ludzie, którzy ode mnie takie produkty pokupowali, ja też nimi zarządzam dla nich, one całkiem fajnie zarabiają, ale to był czas przeszły. Teraz mam taką sytuację, mamy do wyboru taki produkt i mamy obok kawalerkę. I teraz tak, kawalerka będzie rosła w takim tempie, a ta nieruchomość też będzie rosła, ale wolniej, tak? To lepiej jest wejść w kawalerkę, złapać ten ruch kapitałowy, żeby zarobić na kapitale i nawet po jakimś czasie być może część portfolio przerzucić, tak? Czyli sprzedać tą kawalerkę, odebrać ten zysk kapitałowy i przerzucić do produktu, jak już ceny przestaną rosnąć, do produktów, które nie napuchły tak mocno cenowo, ale lepiej zarabiał na najmie. Więc jakby takie przezbrajanie czasem portfela inwestycyjnego, długoterminowego po jakimś czasie też jest ok, nie? To nie znaczy, że jak my kupiliśmy mieszkanie na długi termin, to my musimy wiecznie w nim być. Niekoniecznie. Najlepiej uważam mieć trochę zdywersyfikowane, trochę produktów takich, co zarabiają dobrze na najmie i trochę takich, co będą szybko zarabiały kapitałowo, nie? Natomiast dzisiaj mamy ewidentnie czas na kupowanie mieszkań takich, które no, niech złapią ten ruch. Złapmy ten ruch i się cieszmy z tego, że coś wzrosło na wartości. No a jeszcze pytając się o ten kredyt 2%, czy to nie jest tak, bo wiele osób mówi, że deweloperzy płacą politykom, żeby on był, że to jest kredyt napisany pod deweloperów, żeby właśnie rozruszać rynek, że to jest trochę dla nich, bo no przecież dla klienta ten kredyt 2% spowodował, że i tak mieszkania wzrosły w bardzo szybkim tempie od ogłoszenia tak naprawdę kredytu. Na pewno na tym wszyscy, którzy handlują nieruchomościami, czy to deweloper, czy ja nawet, na pewno na tym zyskaliśmy. Natomiast wątpię, żeby ktoś się tam naszym losem przejmował. W tym momencie, kiedy mieliśmy problem i kryzys na deweloperów, to cierpiały obie strony. Osoby narzekały na deweloperów, że trzeba ich ukrócić i tak dalej, że mieszkania są za drogie. Wybuchła wojna, mieszkania były zagrożone nawet spadkami cen, powiedzmy, że stały w miejscu, nie rosły, a te osoby, które wszystkie na to psioczyły, nie mogły tych mieszkań kupić, bo straciły możliwość dostania kredytu. Czyli jakby dwie strony dostały po łapkach i dwie strony jakby były w bardzo niefajnej sytuacji. Co z tego, że ceny nie rosną, jak ja nie mogę ich kupić, tak? Taki Kowalski sobie myśli, więc nie o to mi chodziło. Więc uważajcie, o co prosicie. Ja to mówiłem u Ciebie też w styczniu, żeby uważać, o co prosimy. No i się dzieje tak, jak mówiłem wtedy. A powiedz mi w takim razie, jakie są koszty i opłaty związane z gotowcami inwestycyjnymi? Bo to też wielu widzów pyta. No, mamy jakiegoś gotowca, jakie mamy koszty, ponosimy? No kupna mieszkania i remontu, tak? Jeśli kupujemy na rynku wtórnym, to koszty są o wiele niższe, więc wszystkie te produkty na rynkach wtórnych, kwatery, jakieś trzy paki, dwupaki, czteropaki na rynku wtórnym cechują się nie tylko wysokimi stopami zwrotu, dlatego że są tak podzielone, tylko też dlatego, że są na rynku wtórnym. Tak? Czyli kupujemy je trochę taniej niż rynek pierwotny, a na najem, za najem w zasadzie się podobne kwoty bierze. Nie ma aż tak wielkich różnic, czyli jakby no, ta stopa zwrotu jest atrakcyjniejsza. Tutaj kwoty na przykład w moim mieście w Zielonej Górze do 400 tysięcy możemy się w takich produktach pozamykać. W kontrze mamy teraz kawalerki, no ale jak już bierzemy kawalerki, to ja staram się patrzeć w jakichś większych miastach, na przykład Poznań, Wrocław, no to tu w Zielonej Górze mówiliśmy o cenach, nie wiem, rzędu 6-7 tysięcy za metr, tu nagle wskakujemy w kawalerkach za 14-15 tysięcy za metr w takich dobrych lokalizacjach. W zasadzie podobne kwoty się robią za kawalerkę i za to. Ktoś powie, to po co mi taki mały metraż, cienko zarabiające na najmie, jak tu mam duże mieszkanie na rynku wtórnym, lepiej mi zarabia na najmie. No tak, ale nam chodzi o złapanie tej różnicy. Czyli wydaliśmy jakąś kwotę X i jedna urośnie dwukrotnie, a druga urośnie tam, nie wiem, o 20-30%, nie? No więc koszty około między 300 a 400 tysięcy to wystarczy, żeby sobie wejść w mieszkanie inwestycyjne, czy do takiego kolosa, czy kawalerkę. No a powiedz mi, jak wygląda obecnie właśnie Twoja strategia biznesowa inwestycyjna? Bo trochę właśnie mówiłeś, że to już nie są kwatery, trochę się to zmienia, tak? Kwatery cały czas mamy, jakby nie zwiększamy tego portfolio, tak? Mamy w zarządzaniu około, ogólnie mieszkań w najmie mamy 60 parę mieszkań wynajętych w zarządzaniu. Kilka z nich są też moje i mojej żony prywatne. Natomiast no, stwierdziliśmy, że już dalej tego nie będziemy rozwijać, nie będziemy sobie nawzajem w tych miastach robić też konkurencji, jeśli chodzi o najem. Zapanujmy na tym, co mamy, uspokójmy też tą firmę, bo wcześniej to był taki bardzo dynamiczny rozwój. Tak? Dziewczyny, które zajmowały się zarządzaniem najmem, cały czas dostawały nowe mieszkania, nie? I ta firma cały czas była taka no, rozgrzebana. Nie? Wreszcie złapaliśmy taki spokój, unormowaliśmy to i się cieszymy zyskiem sobie pasywnym z tej firmy. Nie? I teraz widząc nową sytuację,
chcę mieć w kawalerki, żeby też potem, jak już je sprzedamy, już na nich zarobimy, albo je kupimy dla siebie, to żeby ta paczka mieszkań miała jakąś kontrę, tak? Żeby jak tu będzie gorzej na tych mieszkaniach, to żeby te ciągnęły je do góry i nawzajem, żeby te produkty się uzupełniały. Więc teraz całkowicie przeszedłem na kawalerki na rynku prywatnym, więc można powiedzieć całkowita odwrotność tego, co zrobiłem tam. Natomiast nie uważam tego za błąd, tylko za kolejny krok do dywersyfikacji tego pełnego portfela. I tak robią moi klienci. Większość klientów, no to mam takich inwestorów, co kupują dużo mieszkań ode mnie, jedna przed osoba, tak? No jak ostatnio byliśmy, to miałem takich klientów, co kupowali 2-3 mieszkania, 4 mieszkania, to około tego się kręciło. No i teraz jestem świeżo po transakcji, gdzie jedna osoba kupiła ode mnie naraz 18 mieszkań, nie? W ciągu jednego miesiąca. W przyszłym tygodniu spotykam się z osobą, która no, wykazała chęć kupienia 30 mieszkań, nie? Ci starzy klienci, którzy kupili ode mnie gdzieś tam 3-4, już też mają na koncie po 7-8 pokupowanych ode mnie. A czy to są Polacy, czy bo też ostatnio mówili, że dużo Ukraińców kupuje, Białorusinów, nie nasz kapitał po prostu wykupuje trochę. Znaczy na pewno nasz kapitał wykupuje tutaj, nie nasz kapitał wykupuje, to dalej trwa. Natomiast ja sprzedawałem zawsze Polakom, ale w dużej mierze w zeszłym roku miałem klientów spoza Polski, ale Polaków. Polaków mieszkających za granicą. Głównie to była Europa, ale bardzo szeroko. W zasadzie nie wiem, czy większość krajów chyba w Europie zaliczyliśmy, jeśli chodzi o klientów. Ostatnio przyjechał klient z Toronto też, więc już mamy gdzieś za oceanu, więc też jest spoko. I no, teraz mamy tak naprawdę dużą część klientów Polaków z Polski i to są ci właśnie kluczowi klienci, którzy się gdzieś tam od nas dowiedzieli, zobaczyli jak napuchliśmy, zobaczyli, że mam już doświadczenie w obsłudze, bo inaczej się obsługuje, wiesz, 60 mieszkań, a teraz przychodzi jedna osoba, kupuje ode mnie 30, druga 18, to już są zupełnie inne taktyki, zupełnie inaczej do tego trzeba podejść i tak człowiek się nagle tego nie nauczy. Musiałem 5 lat przepracować na rynku, żeby ludzie zauważyli we mnie, że ja to mogę ogarnąć i że to ogarniam, tak? I robimy to kroczek po kroczku. Ktoś tam do mnie mówi, ale wy się szybko rozwinęliście. No tak może z zewnątrz to wygląda, ale z wewnątrz to było... Ciężko. Pierwszy rok to były 2 mieszkania tylko przerobione, nie? Drugi tylko 8 i to jest taka kula śnieżna, która się napędziła. Teraz mam 130 parę mieszkań za sobą przehandlowanych, 60 parę w zarządzaniu, a już 50 z tych 130 już jest przehandlowane, tylko deweloperzy budują te budynki i czeka, aż przejmiemy je w zarządzanie. Czyli można powiedzieć, że za półtora roku będę miał ponad 150 mieszkań w zarządzaniu. No dobra, tak dalej to Michał, bo tu mówimy o tych ludziach, którzy już mają 30-50, jest ich pewnie bardzo mało w Polsce, ale jakie ty dałbyś radę osobom początkującym, zaczynającym działalność w nieruchomościach i w biznesie, chcieliby kupić pierwsze mieszkanie, jaką dałbyś radę? Czyli chcę kupić pierwsze mieszkanie, to co mam zrobić, jak dzisiaj zarobić te pieniądze, od czego zacząć, no jak zrobić, żeby posiadać, a nie wynajmować? Spotykam się też z takimi osobami. Teraz na weekend nawet specjalnie się spotkałem z moim kolegą z dawnych lat z liceum, poprosił mnie o spotkanie. Też ma kapitał tylko na jedno mieszkanie i chciał popytać się, skorzystając z tej okazji, że się znamy, coś się dowiedzieć. Opowiedziałem moją historię, jak 5 lat temu chodziłem po mieszkaniach i wybierałem. Jedno było za 3300 za metr, drugie było za 2900 i wybrzydzałem. To za drogie, to za tanie, tak? Dzisiaj kupujemy po 5 latach w Zielonej Górze za powiedzmy 7000 za metr, sprzedajemy za 9, więc te różnice, które wtedy były między 2900 a 3300, to po prostu one, trzeba było kupić je wszystkie najlepiej, znaleźć sposób, żeby kupić je wszystkie, na które mogłem kupić i ktoś mi w ogóle łaskawie pozwolił je kupić. I troszeczkę takiego manewru jakby taki przez chwilę będziemy mieli, nie wiem czy cały czas, ale przez chwilę, przez najbliższy rok, taką będziemy mieli atmosferę, że mając nawet kapitał, możemy nie móc kupić nieruchomości, bo podaż będzie jeszcze malała. Zanim deweloperzy teraz uruchomili nowe budowy, zanim uruchomią, żeby zwiększyć podaż pod nowy popyt, który jest bardzo duży, i kredytowy, i gotówkowy, i zagraniczny, po prostu takiego popytu jeszcze nie mieliśmy nigdy i takiej atmosfery. Atmosfera też, że to jest ostatni dzwonek. Tak? Bo jeszcze 2 lata temu to się wszyscy mówili, to jeszcze daleka droga. Ja wiem, że byli youtuberzy, którzy mówili, że będzie bańka, ale ja byłem w gronie osób, które inwestowały i tam machały ręką o te osoby, które mówią bańkę. Mówiłem, to jeszcze 10-12 lat będzie trwało. Nie? Ja pytałem, jedni mówili tak, drudzy tak. Więc no, na razie mieli rację ci, co optymiści. Ale bardzo długa droga już za optymistami. Ja też byłem optymistą i teraz zastanawiam się, gdzie to jest koniec tego optymizmu. I wydaje mi się, że ryzyko wchodzenia już jest coraz większe, ale jednak ten pociąg ucieka, ja bym go łapał na wszelkie sposoby, nie wybrzydzałbym tak. Nie wybrzydzałbym, brałbym co jest, bo 2 miesiące czekania i wybrzydzania, może się okazać, że ta cena, która była droga,
dla nas już jest nieaktualna, już nawet takich nie możemy kupić. Mhm. Mieszkań w takiej cenie, jak kiedyś nas było drogo. Ja złapałem w Poznaniu na ulicy Garbary okazje inwestycyjne. Mieszkania, takie kawalerki chodzą za około 11-12 tysięcy. Wtedy, powiedzmy, wtedy za tyle chodziły. 5-6 miesięcy temu. Ja je złapałem za 9 tysięcy za metr. Kilka sztuk. Po szpitalu gdzieś, nie? Ja nie wiem, nie znam Poznania. No, przy samym starym rynku wiem tylko tyle. Raz na oczy widziałem tą inwestycję, ale sprzedałem te 22 mieszkania. I część z nich, tylko 5 sztuk, było za 9 tysięcy za metr. I były osoby, które kupić. A czemu tak? Jak właśnie, ja się zastanawiam, skąd wynika taka cena? Jak ty albo ktokolwiek ma, jak nie wiem, idziesz do dewelopera, mówi cena 12 za metr, to jak ma być za 9? No przecież ktoś, co, nie wie rynku, że... Przypinamy go do koloryfera i wiertarką przywracamy kolano i zawsze działa. No ale nie, no na poważnie jest... Wiesz co, to byśmy musieli chyba zrobić osobny wywiad, albo jakieś szkolenie, bo ciężko to powiedzieć. No ja jestem na rynku, to jest mój zawód, tylko tym się zajmuję. Im jestem większy na tym rynku, tym mam więcej znajomości. Często te tematy są bardzo proste. Po prostu mam stały dostęp do całego obrazu w danym mieście i na przykład ktoś ma jakiś problem. I potrzebuję szybko wyprzedać 4 sztuki. I nikt się o tym jeszcze nie dowiedział. Nigdzie nie trafiło to do sprzedaży, na żadne portale, nigdzie. A ja po prostu siedząc w Zielonej Górze mam telefon. I teraz ważna rzecz. Ja to potrafię rozpoznać. Bo ten telefon prawdopodobnie dostało kilka osób. Nie tylko ja. I część osób powiedziało nie rozpoznało tej okazji inwestycyjnej z jakiegoś powodu, nie? Bardzo często mam tak, że nie jestem pierwszą osobą na tej inwestycji, jestem w tym takim, powiedzmy, wyjątkowym gronie, małej grupy osób, ale potrafię to rozpoznać, nie? Ja przeszedłem przez wszystkie typy nieruchomości, od kamienic po jakieś 90-160-metrowe mieszkania, remonty dachów, rynien, jakieś inne rzeczy, po kawalereczki na rynku pierwotnym, handlowanie cesjami, samymi papierkami, więc no, dużo rzeczy popróbowałem, potrafię to rozpoznać. I teraz część osób się czaiła na te 9 mieszkania, za te 9, też nie wiedzieli, dobre, niedobre. No i nie kupi, to mi się rozeszło w tydzień. I kolejne mieszkania były za 11, za 12. Te osoby, też część osób powiedział, o kurczę, łapię to, zanim będzie jeszcze drożej. Złapali, część osób też się zastanawiała. I dzisiaj zamykam z jedną taką osobą, która miała dostęp do tych mieszkań 5 miesięcy temu za 9 i zna tą cenę. Ja też o tym oficjalnie mówiłem. Widziała tą cenę 9, dzisiaj kupuje ode mnie to samo mieszkanie na tym samym, powiedzmy nawet piętrze w tej samej inwestycji za 14 tysięcy za metr, bo wokół mieszkania są za 15-16. Czyli ta moja oferta i tak już jest tańsza. Więc takie drapanie się po głowie parę miesięcy, a ja mam jeszcze czas, a jeszcze się doszkolę, a jeszcze się zastanowię, no powoduje, że tracimy. Trzeba nauczyć się podejmować decyzje, po prostu podejmować decyzje. I taka osoba, która za długo się zastanawia, żeby te decyzje podjąć, najczęściej je, wiesz, kiedy podejmuje? Wtedy, kiedy już jest taka górka, że za chwilę spadnie albo się zatrzyma, ona wtedy kupuje, nie? Tak, to było z walutami, z giełdą zawsze tak jest, że wszyscy mówią, kupuj CD Projekt, był za 500, nie spadł do 100. Nie? I problem jest taki, że wszystkim się wydaje, że taka osoba jak ja ma wiedzę jakąś tajemną. Że ja wiem, że to na pewno jest dobre. Nie wiem, bo ja nie znam przyszłości, nie wiem jaka będzie, nie mam kryształowej kuli. Mniej więcej rozpoznaję, czy na rynku jest dobrze, czy źle. Wydaje mi się, że rozpoznanie mamy podobne. Skoro wzrosty cen się dopiero co zaczęły, skoro dopiero co się zmienił rząd, skoro dopiero co daje prezenty, skoro podaż jest bardzo mała i jeszcze będziemy odczuwać jej spadek przez najbliższe pół roku, no to kierunek jest jeden, więc teraz warto wchodzić. Za pół roku wszędzie, w telewizji, wszędzie będą mówić, że są rekordy rekordów. I wtedy się rzuci najwięcej ludzi. A tu już jest trochę tak, już trochę średnio. To teraz jest fajnie. Ja najwięcej kupiłem tych inwestycji, o których opowiadam, bo miałem 30 mieszkań w Luboniu, 22 na tej ulicy właśnie Garbary. Teraz we Wrocławiu mam 17, nie pytaj mnie gdzie, bo nie wiem, ale już 10 sprzedałem. 17 mieszkań, z czego 10 już poszło we Wrocławiu. I ja się nie zastanawiałem, po prostu je blokowałem, brałem. I dalej ryzykowałem po prostu, też tam jakieś trzeba było zaryzykować jakimś kapitałem, jakiegoś klienta w to wrzucić, zaryzykować, zobacz jak to będzie wyglądało, nie? No i tyle. I ci, co szybciej podejmą tę decyzję, mając ograniczoną wiedzę, znacznie więcej zyskują niż ci, co zbiorą komplet informacji i już dupa. No ale tak jak cię słucham, to rzeczywiście to nie wiedza, tylko ta taka skłonność do ryzyka, nie? Ja też... Coś w tym jest. A jeszcze mam pytanie odnośnie tej polityki, która jakaś jest, bo właśnie jeszcze to rozdawnictwo, jeszcze stare rządy wprowadziły, że na przykład na pierwsze mieszkanie płacisz podatku 2%. Powyżej 6% trzeba 6% i więcej, jakieś tam plany. I czy to nie jest tak, że... A dzisiaj ktoś powiedział, że przed wywiadem słuchałem,
że jest taki przepis, że jak kupisz 6 lub więcej, no to płacisz te 6% jakiegoś podatku, ale jak kupisz cały blok, to nie płacisz w ogóle, bo nie masz wtedy wydzielonego, więc jest przepis pisany pod dużych, żeby zarabiali, a znowu taki Kowalski dostaje. Czy to tak jest, że rzeczywiście, no nie wiem, pomoże to jednak tym dużym zarabiać? Tak, ja to też mówiłem u Ciebie, jakby w styczniu chyba tu u Ciebie występowałem i taki sam problem był z Polskim Ładem i z podatkami, które wzrosły. No osoby, które miały jednoosobowe działalności, no i nie przeszły na spółki z o.o., płacą duże podatki. Ja wtedy już przeszedłem i namawiałem wszystkich, żeby przechodzić na spółki z o.o. Płacę dużo niższe podatki niż płaciłem przed Polskim Ładem. I może w ogóle Polski Ład mnie zmotywował do tego, żeby wskoczyć jakby w te niższe koszta. Można to było nawet zrobić wcześniej. Potem po drodze mamy zakaz cesji. Dużo handlowaliśmy cesjami. No i czy ten zakaz cesji w jakiś sposób nas zablokował? Absolutnie nie. Po prostu zrobiliśmy to inaczej. Dalej to robimy. Ale troszeczkę faktycznie, żeby te warunki uzyskać teraz, musimy to robić na większą skalę. Ale w sumie jesteśmy zmuszeni do tej większej skali. Robimy ją i dzięki niej więcej zarabiamy. Więc jakby znowu ta zmiana jest na plus. Skoro już mówisz, że całe bloki będą wyłączone, to będziemy kupować blokami, czy już to robimy, no więc tam w Luboniu, gdzie braliśmy, no to ja tam wziąłem z 3 bloków, tak, łącznie 30 mieszkań, ale tak naprawdę wszystkie 3 bloki zostały wybudowane typowo pod inwestorów. W ogóle tam jakby człowiek, który chce pójść i kupić sobie mieszkanie dla siebie, no nie wiem, czy w ogóle zobaczył tą ofertę, czy w ogóle miał do niej dostęp. To już nie chodzi o cenę, tylko nie wiadomo, czy w ogóle miał do niej dostęp, nie? Od początku to było wszystko wybudowane pod siebie, uzgodnione. Tak? Czyli jest takie inwestor... budowanie na wynajem de facto. Budynku, tak, nie? Tak. Jest deweloper, który chce zarabiać i jemu jest ryba, czy on sprzeda Kowalskiemu, czy sprzeda takiemu komuś jak ja. Mhm. No tak, a czy deweloperzy myślisz, że właśnie coraz bardziej będą budowali już tylko mieszkanie na wynajem? Żeby właśnie... Tak, to wojna to spowodowała, bo deweloperzy grali na inną kartę w Polsce. Mhm. Mieli super klienta, ceny mieszkań były w zasięgu ludzi. Nie trzeba było aż takich dużych prezentów, żeby ludzie po prostu kupowali mieszkania, czy to za gotówkę, czy to na kredyt. Mieszkania sobie pomału rosły. Tak nazwijmy świat przedcovidowy. Przed covidem te mieszkania sobie pomalutku rosły i to była taka fajna atmosfera dla wszystkich. Mhm. Ludzie narzekali, nie podobało im się, zaciśnijmy pasa deweloperom. Nie? No i to spowodowało teraz to, że mamy ograniczoną podaż, deweloperzy faktycznie odczuli ten zaciśnięty pas, zmniejszyli podaż, potem żeby to ratować trzeba rozdawać z powrotem prezenty ludziom, dynamiczny wzrost mieszkań. No dobra, a muszę Cię jeszcze zapytać, drugą stroną, nie mamy takiego dużego kapitału na pierwsze mieszkanie. Gdzie Ty dzisiaj jakbyś zaczynał, nie wiem, masz 100 tysięcy w portfelu, w co byś zainwestował, dzisiaj pomnożyć jakiekolwiek pieniądze, bo też coraz trudniej nam gromadzić te pieniądze, bo łatwiej jak już mamy, nie wiem, 1 000 000 na koncie i możemy przyjść do Ciebie czy do innych i powiedzieć, dobra, pomnożymy, zarobimy, ale nie mam, chcę zarobić, chcę mieć pierwsze mieszkanie, chcę iść w tą stronę. Co byś zrobił, jak masz 100 tysięcy? No trafiłeś do właściwej osoby z pytaniem, bo ja zaczynałem tak, więc nie będę mówił, się wymądrzał, jak to ma zrobić, tylko jak ja zrobiłem. No, to było niecałe 5 lat temu, więc całkiem niedawno. Pracowałem na etacie i miałem 30 tysięcy złotych na koncie, nie 100, tylko 30 tysięcy na koncie, więc powiedzmy, że inflacja wzrosła, niech będzie 100. Damy mi fory, mam 100 tysięcy. No zaczęło się od kredytu po prostu hipotecznego i tyle. Później były pożyczki od inwestorów prywatnych. Dzisiaj troszeczkę bardziej negatywnie się o pożyczkach jakby... czasy się zmieniły. Wtedy faktycznie mieliśmy długą perspektywę zysków, gdzie można było swobodnie te pożyczki brać. W pewnym momencie ja te pożyczki przestałem brać, bo zobaczyłem, że już jest nieciekawie, że już jest bardzo duże ryzyko utracenia. Wręcz je poddawałem. Troszeczkę na planszy musiałem się cofnąć. No bo wiesz, nie zarabiam, a trzeba spłacić. No to trzeba było część kapitału, który był, po prostu no, zwrócić. Bardzo mnie to bolało, bo to był czas, który widziałem, doprowadził mnie do jakiegoś miejsca na planszy. To był czas, który nie poświęciłem ze swoimi dziećmi, nie pojechałem na wakacje, nie kupiłem sobie fajnego samochodu, nie remontowałem do końca domu, tylko po prostu to było takie skupienie się tylko na inwestowaniu i na firmie i na oszczędzaniu. No i to mnie bolało, że potem ja jeszcze muszę się cofać, mając takie pożyczki. Zacząłem strasznie dużo czytać, strasznie dużo rozkminiać. I jak to zrobić, żeby pchać tą kulę śnieżną dalej bez kredytów? I tak naprawdę no, można to zrobić. Dzisiaj są jakby rynek nieruchomości został zagrożony, więc deweloper już nie ma wywalone, krótko mówiąc, na sprytnych ludzi kreatywnych. Bo kiedyś troszeczkę miał, bo zawsze czekał na jego klient. Tak.
Ja pamiętam, jak kiedyś kupowałem mieszkanie, no to mówię, że tam miałem znajomych, że kupimy razem. Przychodzę, jak kupimy 6 naraz czy 7, dostaniemy rabaty. Nie, nam nie zależy, żebyście naraz kupowali nawet i jedno i koniec. Nic. No właśnie, dzisiaj można pójść do dewelopera, nawet w tym dobrym czasie, kiedy dobrze się sprzedaje. Ten czas dzisiaj nie jest równomierny, nie wszędzie się dobrze sprzedaje, no to muszę zaznaczyć. Bo jeszcze przed wojną się wszędzie dobrze sprzedawało. Kwatery w domach, kwatery pod fabrykami, wszystko się dobrze sprzedawało. Bitcoin rósł, wszystko do góry, po prostu masakra. Dzisiaj mamy ożywienie rynku, chyba takie, jakiego nigdy nie było. Ale trzeba być w dobrym produkcie dzisiaj, bo są dalej produkty, które kuleją i do których inwestorzy nie chcą wracać i których osoby nawet prywatne nie chcą kupować. Więc dzisiaj trzeba być w tych dobrych produktach. No, ale można dzisiaj pójść do dewelopera z fajnym pomysłem i deweloper wysłucha. Dobra, i nie trzeba brać pożyczek. Można się dogadać z osobą, która ma kapitał. No, czyli trzeba znaleźć, podsumowując, osobę, która ma kapitał, próbować kredytami albo właśnie z tych kapitałów i szukać, co kupić, jakąś dziurę w ziemi, która, nie wiem, będzie 10%, 50% i poczekać i spróbować sprzedać. No skąd się zastanawiam, jak ja bym był na takiej sytuacji, nie mam takiej wiedzy, jak ty masz. No i ja teraz sprzedam coś, co chyba trzeba by mi zapłacić, ale powiem. Słuchaj, prosta rzecz, nie trzeba nawet niczego kupować. Wchodzimy na inwestycje. Deweloper ma trochę trudniej pod górkę, bo musi mieć kapitał na wybudowanie tego i będzie miał różne mieszkania na tej inwestycji. Dlaczego? Bo mieszkanie, na jedno mieszkanie musi przypadać 1,5 miejsca postojowego. Czyli jak mamy jakąś działkę, to tak ten budynek jest projektowany z myślą też o miejscach postojowych. I ile tych mieszkań teraz się znajdzie w tym budynku, jest zdeterminowane ilością miejsc postojowych też, nie? I tak to można tym sobie zarządzać. I teraz deweloper chce mieć kawalerek jak najwięcej w tym produkcie, bo jest najszybciej zbywalne, kawalerki. Ale im więcej kawalerek będzie projektował w tym budynku, tym więcej mu zostanie też mieszkań dużych. Tak? Bo może wszystkie zrobić średnie, na przykład 40 czy 50 metrowe mieszkania. Ale nie będziemy wtedy kawalerek, więc jak każdy odpuści sobie taki metraż 50 metrów na korzyść kawalerki z prawej strony, to z lewej strony zostają mu metry i musi je wykorzystać, bo ilość mieszkań nie może się zmienić. Wykorzystuje je na jakieś 60-70 metrowe mieszkania, które będą mu się sprzedawały najdłużej. Kiedyś mieliśmy taki pomysł dla dewelopera, że braliśmy te duże mieszkania, dogadywaliśmy się z nim, że to kupimy, zrobimy z tego tam jakieś 2-3 paki. Później jak mieli problemy, to już zaczęliśmy im to wprojektowywać, zanim oni zaczęli budować. Zaczęli to przyjmować. A po jakimś czasie tak sobie pomyślałem, no dobra, ale właśnie jest ta droga, że muszę mieć ten kapitał. Muszę ten kapitał tam przerzucać, muszę jakieś ryzyko tam jednak ponosić. A sobie pomyślałem tak, a po co mi to wszystko brać? A weźmy sobie tylko te najprostsze tematy. Niech deweloper ma, no trudno, cały budynek, jego inwestycja, jego sprawa. A ja sobie biorę tylko kawalerki na tej inwestycji, tylko kawalerki na tej inwestycji, ale robię jedną rzecz, biorę wszystkie. I co to powoduje? Że były kawalerki po 9000 zł, ja ich jeszcze nie sprzedałem, ale ja je wziąłem dla siebie i już ich nie ma. No ale jak zapłaciłeś gotówką, skąd miałeś pieniądze? No nie zapłaciłem. No to podaj ten hint, jak to zrobić? No miałem tydzień na sprzedaż. Tydzień. Okej, okay, czyli rezerwujesz na tydzień bez kapitału i musisz je sprzedać. I klient patrzy, no nie ma tych mieszkań, tak? Nawet nie rezerwuję na tydzień. Tu nie jest tak, że ja rezerwuję tydzień. Rezerwuję bezterminowo, ale jeśli nie będę miał efektów sprzedaży, jeśli tych mieszkań nie będę sprzedawał, to deweloper mi powie, a po co ty mi to trzymasz, te mieszkania? Ja ci je zabiorę, no ja mam klientów, innym sprzedam. Więc ja po prostu wchodzę, biorę 30 mieszkań. A czyli tak podsumowując, dzwonimy do dewelopera, dogadujemy się, wyjmij mi z oferty u ciebie te strony, bo ja biorę te 30 mieszkań i daj mi czas, zanim ci zapłacę. I tak? Proszę umawiać akty za tydzień. Albo jesteś kozak i to sprzedasz, albo nie jesteś kozak i nie sprzedasz. No i tyle, nie? Ale to już nie zależy od ilości kapitału, jaki masz, tak? Bo nie musisz go mieć. To zależy od tego, jak jesteś kozak. Jest coś w tym, co mówisz, ale też bardzo duże ryzyko widzę takiego. Nie ma ryzyka, bo ja nie użyłem kapitału. Najwyżej się na mnie deweloper obrazi i mi zabierze te mieszkania. No tak, no to jest dużo innych, nie? Jest dużo innych. No ja się na tej pory nie pomyliłem. Do tej pory jadę. W Poznaniu zrobiłem taki manewr, jestem z Zielonej Góry. Nie znam tego rynku, nawet nie znałem cen. Ja tam zrobiłem kiedyś 2 flipy. W ogóle nie znałem w Poznaniu tej inwestycji. Zablokowałem najtańsze mieszkania. Najtańsze. Nie patrzyłem, czy to miałem widok na śmietnik, czy na to. Najtańsze. W tym samym czasie inni pośrednicy też tam poblokowali swoje mieszkania. Poznaniacy lepsze, ładniejsze, na lepszych piętrach. Tak samo jak ja zablokowali. Tylko ja swoje sprzedałem w tydzień, oni swoich nie sprzedali, więc deweloper mi zabrał, dał mi. Ale ja znowu wziąłem tylko te najtańsze, nie wszystkie. Znowu je sprzedałem, znowu kolejne. 22 mieszkania sprzedane w parę miesięcy. To samo potem powtórzę na jednej, drugiej, trzeciej inwestycji. No to jest... Naprawdę jesteś kozak. Tutaj to mogę tyle powiedzieć. Nie, to nie jest. Tylko trzeba jakby mieć umiejętność sprzedaży. To nie, że kozak w pomyśle, tylko kozak jakby, że ja wiem, że to sprzedam. Już mieć jakieś kontakty na przykład i tak dalej. Ale mamy z drugiej strony tyle eventów,
I dobrze wiem na 100%, że nie chodzi o to, żeby na tym evencie być gwiazdą i mieć swoje loga i swoją markę i tak dalej, bo już wydałem na to mnóstwo pieniędzy i nie o to chodzi, tylko o to chodzi, żeby mieć dobry produkt. Rozpoznałem dobry produkt, rozpoznałem to, co klienci naprawdę chcą, czy już wiem, że dzisiaj nie chcą kwater, tylko chcą kawalerki, no to na tym się skupiam, zblokuję sobie tę ofertę, spotykam się z ludźmi, ja już nie muszę po tych eventach jeździć, bo, jakby, bo już masz grono, dam tak, informację na Facebooku, czy zadzwonię i już jest. Ale gdybym był taką początkującą osobą, to bym pojechał z tym dobrym produktem na taki event i pochodził po ludziach i pokazał. I nie wierzę, że dobrego produktu ludzie nie kupią. Na początku będzie trudno, bo jeden, a kto ty jesteś, ja ciebie nie kupię. Ja cię nie znam, nie wiem kto ty jesteś, może mnie oszukujesz. Ale któraś osoba w końcu kupi, potem dwie kupią i w końcu to zaufanie zacznie wzrastać, bo będziemy mieli portfolio za sobą, czym się pochwalić, jakieś rekomendacje i tak dalej, i tak dalej. Więc można na rynku nieruchomości zarobić bardzo duże pieniądze, nie mając kapitału w ogóle, nie? Ale nawet nie mając i go pożyczając, tylko nie mając i nie pożyczając. Poznałem dzięki tej nowej taktyce osoby takie naprawdę bogate, ty takich osób też pewnie trochę znasz. Ja pewnie znam ich mniej niż ty, z racji twoich wykładów, ale odkryłem jakby nową przestrzeń, nowy kosmos. We wcześniejszym kosmosie to chyba byłem w takim świecie trochę średniaków. To byli wszystko ludzie zadłużeni. Wszyscy na kredytach. I ja też na kredytach, no są więksi ode mnie. A teraz poznałem jeszcze większych ludzi, jeszcze z większymi majątkami gotówkowymi. I pytanie też do nich, jak do tego doszliście? Jakimi kredytami? Nie było kredytów, mówią do mnie. Wszystko kroczek po kroczku. Przychodził klient, pieniądze pochodziły od klienta, który kupował od nas naszą usługę, nasz produkt. Trzeba było mieć fajne, tylko kroki do przodu. A kredyt, pożyczka powoduje, że robimy dwa kroki do przodu, krok do tyłu nas cofa. I to tempo finalnie w ogólnym rozrachunku jest wolniejsze niż jak się nauczymy. Kredyt też nas rozleniwia. Kredyt mówi, zarabia pieniędzmi. Tak? Więc my nie używamy naszej kreatywności. Nie musimy takich zabiegów robić, jak ja teraz powiedziałem. Po prostu idę, kupuję mieszkanie na rynku wtórnym od pani Józi, remontuję. Wszystko trwa 4 miesiące, urąbałem się w tym remoncie. Budowlańcy na koniec wszystko zrobili źle, trzeba było wziąć drugi, żeby to poprawili. Minęły 4 miesiące, miałem zarobić 30 tysięcy, zarobiłem 15. Do widzenia, nie? A tutaj jak użyjemy mózgu i nie będziemy brać kredytów, to się zmusimy do takiego gorszego, wiesz, gorszej sytuacji. To będziemy zmuszeni coś wykombinować. Nie? No to Michał, kończąc praktycznie, jakie są twoje plany na przyszłość? Co planujesz? Wiesz co, no tak ostatnio się spotkaliśmy, miałem mnóstwo spółek, tak? No to jak zauważyłem, że wpadłem na jakiś fajny pomysł, mam jakiś fajny nowy kierunek, który mi daje dużo więcej pieniędzy, a ja dalej czasu nie mam, bo jeszcze mam jakieś inne firmy, które prowadzę, które w stosunku do tego biznesu nie dają mi takich pieniędzy, no to z nich zrezygnowałem, krótko mówiąc. Było bardzo szybko, bardzo szybkie decyzje. Natomiast niekoniecznie firmy, to znaczy, że te firmy zostały, nie wiem, zlikwidowane czy zamknięte. Po prostu ja z nich zrezygnowałem. Jakby część firm, które musiały być i które fajnie nam zarabiałem, przejęła moja żona całkowicie. Ja się całkowicie odkleiłem od tego. Moja żona zarządza teraz firmą, która zarządza najmami, pracownikami wszystkimi. Robi flipy na rynku wtórnym, które też nas fajnie pchają w jakiś tam sposób na naszym rynku, który znamy. Są takim naszym zabezpieczeniem, więc ona to robi. A inne firmy, inne spółki pokończyłem po prostu. No i tyle, nie? Więc zostaliśmy. Jeszcze mamy te biuro projektowe wnętrz. Natomiast w porównaniu te biuro projektowe wnętrz, w porównaniu do wszystkich innych naszych rzeczy, na dzień dzisiejszy jakby to najmniejszy zysk z tego mamy. Mam największy sentyment do tego biura. Wymyśliliśmy taką platformę, troszeczkę, żeby się uwolnić od tego, gdzie mamy kilka tysięcy gotowych wizualizacji. Mamy jakby listy materiałowe, że ktoś może zamiast za kilka tysięcy u nas kupić indywidualny projekt, to kupi sobie taki gotowy projekt z listą materiałową za kilka stówek. Ale to jest automat, bo to jest platforma. Tak. Więc ja tego nie zrobiłem tak bardzo dla zysków i dla zwiększenia portfolio mojej spółki, która robi projekty. Piękne wizualizacje, widziałem. Tylko uwolnienie się trochę od tego, ale nie chciałem tego porzucać. Mówię, no kurczę, tyle lat, tyle pracy, zbudowaliśmy jedno z fajniejszych biur projektowych w Polsce. Zostajemy dalej w tym biznesie, dawajmy ludziom dalej to. No i też taki pomysł kreatywny skoczył. Kurczę, fajny biznes. Jakby mniejsze ludzie pieniądze wydają, będą jakby większa skala. Na razie to są początki, promujemy to i tak dalej, ale ta promocja to już jest taka, wiesz, promocja platformy. To już tam nie ma pracowników, nie ma projektantów, nie ma handlowców. To jest reklama w necie i platforma, którą sobie klikasz i sobie ściągasz, nie? I tyle. Nie? To Michał, co ci mogę życzyć, jak cię słucham? Bardzo ci dziękuję za taki merytoryczny wywiad, bo chyba jestem sam w szoku, że aż tyle powiedzieliśmy i fajnie, że są takie osoby jak ty, które się dzielą, bo no, dzisiaj są trudne czasy, nie ma co ukrywać, ale
tak jak Ciebie tutaj słuchałem, podsumowując, to ta kreatywność po prostu powoduje, że no dajemy radę. Jako Polacy pokazujemy, że jesteśmy kozakami. No i... Fajne książki chciałbym polecić. Właśnie, to jest... Bo ja wcześniej byłem tak zarąbany robotą, że nie miałem czasu, bardzo dużo czytałem na początku, potem się zarąbałem robotą i nic nie czytałem. Właśnie, co byś w ogóle przekazał widzom i książki, i w ogóle co Ty byś... Tak, bardzo fajna książka, Sztuka wojny. 2500 lat ma ta książka. Gdzieś tam leżała na półce długo, ale nie chwytałem, ciężko się ją czyta. Ale świetne wnioski. Facet pokazuje tam, jak prowadzić wojnę, jak na przykład jest twierdza, takie proste rzeczy, twierdza na górce. Nie atakujemy jej, idziemy sobie gdzie indziej, omijamy. A jak jest przeciwnik w dołku, a my mamy dwa razy większą armię, to nie jedziemy na niego, żeby go zmasakrować, tylko wysyłamy gońca, który powie, słuchaj, zaraz cię zmasakrujemy, lepiej się poddaj. Tak? Czyli jakby fajny tam jest cytat, pewnie go trochę przekręcę, że nie jest sztuką 100 razy wygrać, robiąc 100 bitew, tylko sztuką jest wygrać bez walki, nie? Jakby to jest prawdziwa sztuka, to jest najwyższy taki, więc ja dążę do tego, żeby zoptymalizować te swoje ruchy. Dla mnie tą walką to były kredyty, to były pożyczki, to było ryzyko, bo cały czas miałem wymawiane przez moich mentorów w nieruchomościach, którzy mi mówili, że trzeba być cały czas zadłużonym i pchać tą kulę zadłużenia i to działało, nie mówię, że nie, ale działało tylko w czasie dobrym, w czasie złym ja z tego na szczęście zrezygnowałem, żeby mnie nie zmiotło. Kilku moich kolegów zmiotło całkowicie, tak pozamiatało, że nie bieram telefonów. No, tacy koledzy, nie koledzy, tam gdzieś z widzenia ich znałem. Z branży po prostu. Z branży, ale to jest to całkiem spora grupka ludzi, która nie poddawała ludziom pieniędzy i ich nie ma, nie? Więc nie potrafili w odpowiednim momencie wycofać. Ja jakby w pierwszym miesiącu po wybuchu wojny podawałem pożyczki i potem zostałem wykurczę. Miałem narzędzie, które mi pchało zarobki, już go nie mam, to czym ja mam teraz zarabiać? Jest kolejny fajny cytat, pewnie na pewno przekręcę, ale może dziś sobie przypomnę. Henry Ford powiedział, że wielu przedsiębiorców jest wdzięcznych za biedę, która pokazała im, że prawdziwa dźwignia leży w ich głowie, a nie w pożyczkach bankowych. Nie? Więc to też stare, zacząłem czytać książki, gdzie mamy troszeczkę stare treści. Przestałem troszeczkę słuchać tych nowoczesnych takich ludzi. Dlaczego? Bo zauważyłem, że też są w dupie. Mówili mi coś, ja za nimi jechałem i nagle widzę, że ten czar prysk. Nie? Czar prysł. Więc mówię, gdzie tu szukać teraz, nie? Za granicą, gdzieś. I zaczynam szukać troszeczkę innej wiedzy, takiej bardziej, powiedzmy, takie ludzie pierwotnej i powiem Wam, że wiele rzeczy działa. Tak, bo dużo ludzi chce na nas zarobić i też właśnie jest bardzo ciężko wybrać, kto właśnie może nas oszukać, kto daje wiedzę, kto jest prawdziwym mentorem, a kto wiesz. No bo są dwie drogi. Publikę. Albo wie i ściemnia, albo nie wie, to znaczy, że jest głupi. No to nie wiadomo, z kim lepiej, nie? Pójść w taką drogę. No i jakby Rafał Czy z mądrym oszustem, czy z głupkiem? Nie? Rafał Zaorski dopiero powiedział, że o wielkości człowieka dopiero wiem, jak go już nie ma, nie? Bo wtedy go ocenisz, czy był naprawdę taki i to robił, nie? Że zażywa to, nie ma żadnych mentorów, bo nie wie, czy na końcu nie okaże się, że on oszukiwał i w ogóle wyjdzie to, nie? No, tak często bywa i zaufaj też w pewnym momencie sobie, bo niektóre takie książki czy cytaty w pewnym momencie stały się wzbić się na taki poziom zaufania do samego siebie, żeby nie szukać za każdym razem, na każdy pomysł, potwierdzenia u innych. Tylko jak się jestem już jakimś specjalistą w jakiejś branży, już na tym rynku trochę jestem, wyłączyć telewizor, nie jeździć na szkolenia, nie słuchać ludzi i chwilę się zastanowić, co ja mogę z tym zrobić. I to było bardzo ciężkie, bo za każdym razem ja potrzebowałem czegoś potwierdzenia, albo za każdym razem potrzebowałem, żeby ktoś mi dał jakiś pomysł. Mówię, jak to zrobić? Jak chodziłem, biegałem. Ale w końcu mówię, no stop, kurczę, ja to muszę sam chyba zrobić, bo już nie ma od kogo czerpać. I to zrobiłem. Mimo wszystko i tak potrzebowałem gdzieś potwierdzenia, więc zacząłem szukać w tych książkach, ale bardziej w tych książkach znalazłem potwierdzenie swojej nowej drogi niż jakąś eurekę. Też fajna książka, ostatnia powiem jedna rzecz, ona mnie zmotywowała znowu do pokazywania tych spółek, właśnie jedna rzecz, że jak już mamy coś, znajdziemy właściwą rzecz, która nas pcha do przodu najbardziej ze wszystkich innych rzeczy, to niestety zrezygnujmy z tych innych rzeczy. Często mamy sentymenty, nie chcemy czegoś zrezygnować, bo tyle lat pracy. Albo robię to wspólnikiem, którego lubię, albo to, albo tamto, albo sramto, nie? Albo co klienci pomyślą. Zawsze jest wymówka. Czasem trzeba pomimo tych wszystkich emocji, tego świata emocjonalnego, popatrzeć na to sucho, bo jednak biznes to są liczby. I czasem trzeba coś oddzielić grubą kreską. Oczywiście z szacunkiem, oczywiście z uczciwością, ale no, nikt nigdy nas nie zmusi do tego kedenkami, żebyśmy się czegoś trzymali, bo komuś się to opłaca, nie? To my musimy decydować, co nam się opłaca, a co nam się nie opłaca. I puścić to,
zostawić ten świat, który nam się nie opłaca. Bardzo mądre słowa. No to Michał, mogę Ci powiedzieć, bardzo Ci gratuluję, dziękuję Ci, no i chyba mogę powiedzieć, że do następnego zobaczenia, bo zawsze z Tobą rozmowa jest bardzo merytoryczna, także bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dzięki wszystkim. Mam nadzieję, że się trochę przydała ta moja wypowiedź i bardzo zainspiruje. Dziękuję Ci. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał.